Dzisiaj naszym gościem jest Robert Kupisz i nie będę używała tych wszystkich rzeczowników, które Ciebie określają, tylko po prostu powiem projektant roku. Dziękuję bardzo. Witam. Projektant roku, który zrobił spore zamieszanie na rynku polskiej mody już rok temu. Właściwie Twoja kolekcja, która wtedy się pojawiła, ona była taka zupełnie inna niż to, co do tej pory w modzie się działo. Czyli te wszystkie satynowe suknie, księżniczek i obrażone modelki. No ale w tym roku ta kolekcja wywołała największe poruszenie, głównie za sprawą godła, który potraktowałeś jak produkt, co ci niektórzy zarzucają. Czy dobrze się sprzedaje Biały Orzeł? No genialnie. Także wszystkie te, jakby całe to zamieszanie wokół tego pokazu sprawiło to, że te rzeczy się świetnie sprzedają tak naprawdę. Jest to genialna reklama i co by na mój temat nie wypisywali i nie mówili, samo to się nakręca. Ja zrobiłem po prostu to, co chciałem i cały ten projekt, czyli ostatni pokaz, który zrobiłem, inspirowany Powstaniem Warszawskim, to jak gdyby był odpowiedzią na to, co ja czuję, czym się zainspirowałem i w jaki sposób chciałem się przez to zrealizować po swojemu, zupełnie apolitycznie. I ja jestem taką osobą, która nie do końca wchodzi w politykę i tak dalej, bo nawet nie znam tych wszystkich nazwisk, które uczestniczą na naszej arenie politycznej. Unikam tego, nudzi mnie to, także chciałem po prostu zrobić coś ciekawego po tamtym pierwszym pokazie i troszeczkę się obawiałem tego, że nie mam takiego fajnego tematu i poszukiwałem tego tematu, bo ciężko mi było zacząć projektować tak naprawdę. Wszyscy mówią, że ten pierwszy był fajny pokaz i zastanawiali się, sam co ja... Sam sobie bardzo wysoko postawiłeś poprzeczkę. Troszkę tak było. Mm-hmm. To było dla mnie takie ciężkie, że nie potrafiłem nawet narysować jakiegoś projektu, ponieważ nie wiedziałem, co to ma być tak naprawdę. I wtedy sobie przypomniałem właśnie mój pobyt w Muzeum Powstania Warszawskiego. Największe wrażenie na mnie zrobiły zdjęcia tych ludzi, bo to były naprawdę niesamowite twarze, taka polska inteligencja, szlachetność. Coś, czego tak naprawdę trudno, co trudno naprawdę w tej chwili odnaleźć. I to bardzo zostało we mnie, te zdjęcia tych ludzi, którzy mimo tego, że znaleźli się w takich trudnych czasach, wyglądali pięknie, wyglądali szlachetnie i też chcieli się podobać. Tam były relacje przecież silne między nimi, oni brali śluby tam i były i romanse i tak dalej. Tylko to wszystko było, podejrzewam, bardzo takie natężone, ponieważ nie mieli zbyt dużo czasu na to wszystko, żeby przeżyć to. Więc no, zostały we mnie te zdjęcia i to mi pomogło później zrobić tą kolekcję, ponieważ ten temat był tak silny, tak mocno do mnie przemawiał i szukałem książek właśnie ze zdjęciami z tamtego okresu. Łatwiej mi było po prostu już zacząć pracę, bo tak naprawdę łatwiej projektować coś, gdy mam jakieś odniesienie, czyli mogłem sobie sam zadać pytanie, czy tego typu stylizacja pasuje do tego tematu. I w tym momencie mi było dużo łatwiej. No i też, ponieważ ja mam co pokaz, jakiś taki przewodni t-shirt, no to stwierdziłem, że tu najbardziej będzie pasował ten orzeł. I wymyśliłem pierwsze to... było winy tu, teraz. Dokładnie. To Powstanie Warszawskie było taką inspiracją estetyczną. Natomiast tak, widzę, że niektórzy dziennikarze starają się do tego jakąś pewną ideologię, tak, że ty się opowiadasz za powstaniem, czy też przeciwko powstaniu, no tak, prawda? I to jest już tak. To jednak... zaczęło wykraczać jak gdyby poza to, co ja jak gdyby chciałem pokazać i jak ja się chciałem do tego odnieść. Ja jestem projektantem i staram się projektować modę tak, żeby ona się podobała ludziom, mnie i ludziom. I absolutnie nie mam jakiejś ambicji na to, żeby zmieniać świat i zmieniać politykę. Ale wiesz co, ale może też niedobrze, że tak się od tego odcinasz. Ja mówię, nie mówię nawet może ideologicznie czy politycznie, bo ja myślę, że coś takiego się dzięki tobie stało, że moda przestała być już tylko zjawiskiem
właśnie estetyczny, tylko jeszcze jakieś treści, jakieś inspiracje, jeszcze coś dodatkowego w to włożyłeś, że to już nie jest tylko sukienka, t-shirt, tylko coś się z tym jeszcze wiąże, pewna filozofia, pewna... No, to miło, że tak mówisz, ale wydaje mi się, że jest, troszeczkę tak jest, chciałbym powiedzieć, bo to jest, to co tworzymy, to wynika z nas samych. Ja też nie czuję się osobą tylko powierzchowną, która mówi tylko o sukienkach i tak dalej. Też wydaje mi się, że mam swoje do powiedzenia. I wydaje mi się, że ten pokaz dlatego był taki, bo ja taki jestem. Ale ja naprawdę nie mam z jakiejś wielkiej wiedzy na temat historii, polityki i tak dalej. To są moje jakieś takie inspiracje. Ja to poczułem i chciałem w jakiś sposób po swojemu to zrobić. I miło mi, że ludzie zaczęli przy tym temacie mówić o patriotyzmie, w jaki sposób powinno się podchodzić do patriotyzmu, bo mnóstwo mi takich pytań zadawali, ale też odpowiadałem właśnie po swojemu, że dla mnie patriotyzm to jest to, że ja lubię Warszawę, że ta Warszawa dała mi wiele możliwości, że dała mi szansę na to, żebym był tym projektantem, wcześniej mi dała szansę, żebym był stylistą. Lubię to miejsce, nie wyjechałem, chociaż mogłem zostać w Paryżu, bo tam miałem agencję, to wolałem tutaj wrócić, bo się tutaj dobrze czuję i to nie jest kokieteria, tylko ja po prostu źle się czułem w Paryżu z tymi ludźmi. Wybrałem Warszawę, lubię nasz Półwysep Helski i nigdy nie znalazłem ładniejszej plaży, mimo że jeździłem po całym świecie, tylko właśnie te nad Bałtykiem. I to jest we mnie, to jest taki mój patriotyzm osobisty, ale absolutnie nie będę tego nadbudowywał tylko dlatego, że ktoś inaczej to odbiera. Ale jeżeli to wpłynęło na, czy na tych młodych ludzi, którzy byli, którzy chodzili w tym pokazie, ponieważ myśmy rozmawiali o Baczyńskim z nimi, o powstaniu warszawskim, chciałem, żeby ten temat był w jakiś sposób taki przeze mnie i przez nich godnie pokazany, że bardzo się bałem tego, że mogę komuś zrobić przykrość. Ty wprowadziłeś na salony trochę nową estetykę, jak na Polskę, prawda? Ludzi bezdomnych. Ludzi bezdomnych. Właśnie taki styl trochę grunge, ale też powiedziałabym, że to jest tak dość zabawnie, bo właśnie do tej pory królowały na polskich pokazach, tak jak powiedziałam wcześniej, te satynowe księżniczki i taka moda burżuazyjna. A ty wszedłeś ze swoim pierwszym pokazem właśnie tak antyburżuazyjnie, to taka kolekcja, kiedyś pamiętam, Małgosia Szumowska mówiła o swoim stylu, że ona się ubiera po lewacku. Tak. I to też coś takiego w tej modzie było. Natomiast paradoksalnie tak się stało, że tak powiem, najbardziej burżuazyjne środowiska, czyli żony biznesmenów, w którym się znudziły już mediolańskie butiki, zaczęły być twoimi klientkami. Wniosłeś coś nowego. To prawda, bo ja zauważyłem nawet, że pierwszy pokaz, na który przyszło bardzo dużo ludzi z ciekawości, bo nie wiedzieli tak naprawdę, co ja zrobię, i przyszli właśnie wystrojeni w te tafty i się poczuli nie do końca dobrze. Chociaż już samo miejsce w Sochu, już właściwie tak, ale na drugi pokaz już przyszli ludzie ubrani trochę w takim stylu grunge'owym, czyli już mnie skojarzyli z innym stylem. Trochę to jest śmieszne, ja tak obserwuję czasami nasze gwiazdy, które w zależności od pokazu to mają taki styl. Mm-hmm. Że często jest też tak, że projektant ubiera specjalnie osoby publiczne na swój pokaz, czyli a później jest gdzieś tam, kto jest najlepiej ubrany i kto ma najlepszy styl. Później są oceny na koniec roku. I tak naprawdę ciężko wybrać taką osobę, która bo ma. Bo tak naprawdę wybiera się stylistów i projektantów, dokładnie, a nie celebryty, tak jest. Natomiast faktycznie jest tak, że moje ubrania ludzie lubią nosić i jeżeli przychodzą pierwszy raz, to później wracają i sobie tą garderobę gromadzą. I dużo takich osób bardzo eleganckich trochę zmieniło styl albo wymieszały te swoje ubrania, takie bardzo eleganckie z tymi grunge'owymi, ponieważ te moje ubrania bardzo odmładzają też, bo one jak gdyby dają taką lekkość, nonszalancję i
te wszystkie kobiety, które już wyglądały dość nobliwie... Zbyt dostojnie. Mhm. Nagle zaczęły wyglądać bardzo dziewczęco i one się zaczęły w tym dobrze czuć, bo również wyglądają w tych ubraniach bardzo sexy. No, można powiedzieć, zlewicowałeś polską burżuazję. Troszeczkę. Mam nadzieję, że dobrze im te ubrania służą. Rzeczywiście wyglądają fajnie i przed otwarciem butiku wszyscy mówili, ale kto będzie chodził w tych ubraniach? One są takie charakterystyczne, bardziej dla ciebie, dla twoich kilku znajomych. A się okazało, że ludzie z całej Polski i naprawdę różni ludzie przyjeżdżają i rozmawiają ze mną, bo ja tam jestem w tym butiku. Mhm. Także każdy coś tam dla siebie znajduje i to jest takie fajne, bo oni się jakoś z tymi ubraniami i z tą moją historią identyfikują. Dużo dostaję takich maili też od takich młodych ludzi, których zainspirowałem, albo do ludzi, którzy już są w moim wieku, albo starsi, do zmian. Bo ja te zmiany przeprowadzam w moim życiu i pokazuję, że warto robić te zmiany i że warto się czasami zmusić do czegoś, przełamać pewne bariery i iść do przodu.